Też to gratuluję raz jeszcze tego sukcesu, bo wygrać drugi raz z rzędu to nie jest prosta sprawa. Powiedz, czy jadąc na te mistrzostwa, właśnie, czy trudniej się broni tytułu, czy go zdobywa po raz pierwszy? Jak to w ogóle ocenialiście jadąc na ten tegoroczny turniej mistrzowski? Dziękujemy ślicznie. Na pewno jechaliśmy bronić tytułu i byliśmy pewni, że jesteśmy w roli faworyta na turnieju finałowym właśnie w rozgrywkach juniorskich. Także broni się dużo trudniej, bo jak wiemy, każdy chce wygrać z najlepszymi. Więc skoro my mieliśmy ten ciężar na plecach i mieliśmy umiejętności i wszelkie narzędzia do tego, żeby ten tytuł obronić, to trzeba było to wywalczyć na boisku i to w Kontach Wrocławskich w tym roku zrobiliśmy. Czy tę drużynę, którą miałeś w tym roku, to była bardzo podobna, identyczna, może zupełnie inna drużyna od tej, która była w zeszłym roku? Wiadomo, że to niektórzy kończą wiek juniora. Jak to wyglądało, choć w porównaniu z zeszłym rokiem? Bardzo podobny zespół, opierający się na dolnym roczniku, jeśli chodzi o zeszłoroczne rozgrywki. Czyli tak na dobrą sprawę, w zeszłym roku wygraliśmy ten turniej chłopcami o rok młodszymi od reszty stawki. No i dzięki temu, z tym doświadczeniem, już w grupie jako najstarsi, głównie tym rocznikiem 2003 wywalczyliśmy w tym roku ten złoty medal. Dotarło dwóch, trzech zawodników z młodszego rocznika 2004, ponieważ z dwóch zawodników nam jakby odeszło do seniorskich rozgrywek z rocznika 2002, więc posililiśmy się naszymi wychowankami, którzy stanęli na wysokości zadania i podźwignęli te trudy i doświadczenia. No i to takie bardzo kluczowe pytanie, czy ci młodzi chłopacy, oni będą w stanie ewentualnie kiedyś decydować o pierwszym zespole MKS-u, oczywiście, jeżeli zostaną w Grudziądzu, bo wiadomo, że są studia i tak dalej, czy oni będą wchodzić powoli do zespołu, to jest decyzja trenera, jak to się przekłada z juniora na seniora? Życzylibyśmy sobie tego, żeby każdy wychowanek został w Grudziądzu i zasilał nasz seniorski zespół na parkiecie. Jednak tak jak pan wspomniał, studia, wybory różne, przeprowadzki do innych miast, to robi swoje, więc na pewno nie możemy oczekiwać, że 100% wychowanków zostanie w Grudziądzu i będzie zasilać seniorski zespół, ale bardzo cieszy i serce rośnie, gdy wiemy, że ci chłopcy kontynuują nadal grę w piłkę ręczną i to na poziomie przynajmniej pierwszej ligi. Pierwsza liga, liga centralna, a nawet zapytania są z zespołów ekstraklasowych, z Kwidzyna, więc to bardzo cieszy. I na pewno w przyszłości, jak ci chłopcy będą wracali do Grudziądza, to na pewno będą takim wzmocnieniem, że będą robili dużą różnicę tutaj na parkietach naszych grudziąckich. Ogólnie sezon zaczął się dla nas bardzo wcześnie w tym roku. Zagraliśmy bodajże 6 albo 7 turniejów. Graliśmy w wielu pięknych miastach w Polsce. W 5 aż dotarliśmy do finału. No, niestety nie wygrywaliśmy finałów, ale uczyliśmy się na błędach. Wszystkie były bardzo blisko. W jednym tygodniu mieliśmy tak, że graliśmy jakby 3 turnieje, nawet nie mieliśmy czasu na odpoczynek. Ale przed głównym turniejem w Płocku, finału Superligi Seniorów, udało się zdobyć mistrza Polski. Jako jeden raz na linii tego jesienia, udało nam się zdobyć po raz drugi mistrza Polski. No i po jednym dniu przerwy pojechaliśmy do Płocka na finał Superligi Seniorów. Tam przegrywając tylko jeden mecz, niestety zajęliśmy 5. miejsce za sprawą małej tabeli i małych punktów. Powiedz, co pasowało z piłce ręcznej plażowej, czy wy, przygotowując się do letniego sezonu, musicie trenować też na właśnie na plaży? To jest trochę inne piłka ręczna niż piłka ręczna na parkiecie, prawda? Zależy. U nas prawie każdy cały czas gra na parkiecie, bo no jednak piłka ręczna jest tylko sportem letnim, ale większość z nas gra w pierwszej, drugiej lidze centralnej, właśnie na hali. Dzięki temu trzymamy kondycję, koordynację ruchową, siłę. Każdy też chodzi na zajęcia dodatkowe, to siłownia, bieganie, jazda rowerem. Dzięki temu jesteśmy przygotowani na sezon letni. Dobra, przedstaw się i to wszystko. Nazywam się Jakub Niedźwiedzki. Ty grywasz już w MKS-ie, jeśli chodzi o pierwszą drużynę?
Grałem w drugiej lidze. W drugiej lidze. Tak. Do Ratusza przychodzą młodzi ludzie, którzy osiągnęli sukces, nawet nie w województwie, w okręgu, są najlepsi w Polsce, jak tam to się dzieje? Tak, to jest wielki sukces, rzeczywiście sukces, który został odniesiony po raz kolejny i bardzo się cieszę, że ta drużyna no, tak się rozwija i właściwie otworzą ją Grudziądzanie, więc to jest jeszcze jakiś dodatkowy asumpt tego. No i cóż, to jest bardzo widowiskowe, nowa dyscyplina i myślę, że w przyszłości będą też odnosili sukcesy nie tylko w tych rozgrywkach juniorskich, ale także seniorskich, czego oczywiście wszystkim bardzo serdecznie życzę. Mhm, ale to tak rzucę jedną łyżkę, Dziekciu. Piłka ręczna to jest jedna z bardziej ciekawych dyscyplin drużynowych. Dzieje się czasami więcej niż na zasadzie, się dzieje więcej niż na piłce nożnej. A nasi piłkarze ręczni, mimo że grali ostatnio na drugim poziomie rozgrywek, oni mówią, że finansowo oni nie są zadowoleni z tego, co mają, oni narzekają, a mają wyjazdy po całej Polsce. Czy jest szansa, że ta piłka ręczna będzie na takim poziomie, żeby ci chłopcy chcieli przychodzić do drużyny, bo oni za chwilę musieli się rozjechać po Polsce? Tak, no w zeszłym roku i w tym roku akurat nasza drużyna piłki ręcznej dostała wyjątkowo wysokie dofinansowanie. Liczyliśmy na to, że utrzymają się w tych rozgrywkach ogólnopolskich. Stało się inaczej. Wiem, znam ich problemy, ale staramy się te problemy w miarę naszych oczywiście możliwości finansowych rozwiązać i wspomóc. I także oczywiście tej drużynie kibicuję z całego serca, dlatego że to jest też przedłużenie jakby sezonu sportowego, czyli właśnie piłka ręczna, która jest na hali, to daje emocje sportowe no, w sezonie powiedzmy jesienno-zimowym, a o to też nam, na tym nam bardzo, bardzo zależy.